Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, oprócz tych krzepiących słów księdza proboszcza, które słyszeli wszyscy, jest jeszcze jedno słowo, które od proboszcza usłyszałem, mianowicie kiedy tam staliśmy sobie przy drzwiach, tutaj w przedsionku prowadzącym z zakrystii. Ksiądz proboszcz wskazał tam na górę, na witraż. Teraz pewnie jak ktoś jest w ławce, to tak za dobrze go nie widzi, ale jak będziemy wychodzić, to koniecznie, koniecznie na ten witraż trzeba spojrzeć. To jest ten, który tu jest tak nad organami, tak skośnie idzie sobie w górę. I czegóż dowiedziałem się o tym witrażu? Po pierwsze, że jest zupełnie nowy, dopiero co został tutaj zamontowany. A po drugie, co o wiele ważniejsze, że można w nim odnaleźć trzy postacie. Można odnaleźć księdza Jerzego Popiełuszko, to bardziej w tej dolnej części. Można odnaleźć księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, to tak troszkę wyżej, i tam wreszcie na szczycie, bardziej już przy centrum kościoła, można odnaleźć świętego Jana Pawła II. Myślę, że to dla nas dzisiaj trzy bardzo ważne postacie. I wobec tego jest to dla nas dzisiaj bardzo ważny witraż. No, to też jakieś ciekawe drogi Bożej opatrzności, że kiedy po raz pierwszy jesteśmy z naszą pielgrzymką tutaj w kościele, to akurat tak Pan Bóg sprawił, że nowo zamontowany witraż właśnie z tymi trzema postaciami. Cóż te postacie łączy? No, na pewno to, że są niezwykłymi, wybitnymi bohaterami wiary. Łączy je te postacie też to, że wywodzą się wszyscy oczywiście z narodu polskiego, ale też jakieś szczególne zwycięstwo. Wszystkie te trzy postacie łączy szczególne zwycięstwo nad złem. Zaczynając od świętego Jana Pawła II, dobrze wiemy, że spotkał się nawet z bardzo gwałtowną manifestacją zła, kiedy przygotowano zamach na niego i kula z rewolweru trafiła i bardzo poważnie zraniła świętego papieża. Pamiętamy też i spotkanie ze złem, i to złem zorganizowanym, które spotkało kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko, spotkanie ze złem, ponieważ został zabity z nienawiści do wiary, z nienawiści za jego świadectwo, stracił życie ziemskie. Spotkanie ze złem, owszem, ale czy to znaczy, że mamy tutaj w witrażu trzy postacie ludzi przemianych? Wręcz przeciwnie. Myślę, że mamy tutaj postacie trzech zwycięzców. Trzech zwycięzców. Wystarczy spojrzeć na oblicze księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to oblicze triumfujące. Ale wpatrzone w tym z triumfem w górę, w Boga. Tego, który jest dawcą mocy i tego, który jest dawcą zwycięstwa. To samo dotyczy i kardynała Stefana Wyszyńskiego, a cóż dopiero święty Jan Paweł II w tym pamiętnym geście z pierwszego dnia swojego pontyfikatu, z tą pamiętną stułą, kiedy ogłaszał zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. To jest poczet zwycięzców. Tych, którzy spotkali się ze złym, ale zło zwyciężyli. W jaki sposób zwyciężyli? Czyż ksiądz Jerzy Popiełuszko miał jakieś oddziały zbrojne, silniejsze od tych, które nastawały na jego życie? Albo czy jakieś formacje zbrojne odniosły zwycięstwo nad przygotowywanym zamachem na Jana Pawła II? Nie. To było zwycięstwo siłą dobra. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży.
To ważne. Myślę, że hasło dzisiejszego pielgrzymowania możemy wobec tego zacząć od tego ostatniego wyrazu. Zwyciężaj. To znaczy bądź zwycięzcą. Po to przybyliśmy dziś na pielgrzymkę, aby uczyć się zwyciężania. Pamiętam kiedyś książkę wydaną, już chyba ze 30 lat temu, pod tytułem Zwyciężanie w Bożym stylu. W Bożym stylu, to znaczy Bożą mocą, to znaczy Bożą łaską, to znaczy mocą Ducha Świętego, to znaczy zwyciężanie w tej drużynie, która jest drużyną świętych, z Najświętszą Maryją Panną i ze Świętym Józefem, i ze Świętym Wojciechem, którego parafii tutaj jesteśmy, i ze Świętym Janem Pawłem II. Bycie w drużynie zwycięskiej. Bycie po zwycięskiej stronie życia. Zwycięży. Jeśli chrześcijanin mówi, że nie przyłącza się do jakichś rewolucyjnych pomysłów tego świata, ani nie przyłącza się do przemocy zorganizowanej, to nie dlatego, że chcemy być przegranymi. Wręcz przeciwnie. Chcemy być wygranymi. I jeśli chcemy wygrywać, to musimy stać po stronie tych, w drużynie tych, którzy są zwycięzcami, święci. To ci, którzy idą za Chrystusem zwycięzcą. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Zwycięzca. Tak śpiewamy na Wielkanoc. Ci, którzy idą za Nim, też są zwycięzcami. Zwycięzcami piekła i śmierci i szatana. Są zwycięzcami. Każdy święty jest tego świadkiem i każdy chrześcijanin jest powołany do takiego zwycięstwa. Zwyciężaj. Tak brzmi ostatnie, trzecie słowo dzisiejszego mocna naszego pielgrzymowania. Zwyciężaj dobrem. No, to bardzo ważne. To bardzo ważne, szczególnie w naszych czasach, w których wiele się mówi w tym świecie o zwyciężaniu, wiele się mówi o tym, co jest złe, ale chce się zwyciężać metodami niekoniecznie bożymi. Dla naszych czasów symptomatyczna stała się metoda rewolucji. Tak jak w międzynarodówce śpiewano, w przeszłości ślad, dłoń, nasza zmiata. Czyli nasza zbrojna dłoń, zmiecie, ślad w przeszłości. Co będzie potem? Tak dokładnie nie wiadomo, to się zobaczy. Co będzie potem? No chyba lepiej, skoro zmieciemy ślad w przeszłości. Ale tak to z rewolucjami bywało, począwszy od rewolucji francuskiej i następnych licznych rewolucji komunistycznych na świecie, że łatwiej przychodziło zmieść ślad przeszłości, a o wiele trudniej było zbudowaniem czegoś lepszego. I stąd rewolucja to zwykle jakaś erupcja gniewu, buntu, czyli walka ze złem, ale za pomocą czego? Też zła. Zwyciężanie zła złem kończy się na tym, że zło się potęguje, zło się pomnaża. Więc to nie taka metoda i nie taka droga. Droga inna. Bądź zwycięzcą i zwyciężaj, ale zwyciężaj dobrym. I wreszcie pierwsze słowo naszego motta, naszej pielgrzymki to zło. No, ważny element przypominania, że istnieje grzech, że istnieje zło. To jest ważny element, bo dzisiaj na świecie często się o tym nie pamięta. Często ludzie, może szczególnie różni ideologowie, mniemają, że gdyby tylko zmienić struktury, albo zmienić przepisy, albo zmienić formację polityczną, to zło zniknie. Bo zła tak właściwie mówią nie ma. Zła mogą być tylko struktury, albo zła może być tylko ustrój, albo zła może być partia, a ta lepsza już czeka za rogiem. No nie, to tak nie jest, ponieważ zło pewnie może się kryć w strukturach i
i w rozmaitych partiach to też możliwe. Ale zło poza tym się kryje w sercu człowieka. W sercu człowieka i to zło nazywamy grzechem. Czasem manifestuje się w naszym życiu osobistym. Czasem manifestuje się w życiu wspólnotowym. Czasem w życiu społecznym czy nawet międzynarodowym. Tak, no zło istnieje. I jesteśmy powołani do tego, by być zwycięzcami. Ale zło zwyciężaj dobrem. Zło bywa porównywane do ciemności. To jest już w Ewangelii, prawda? Światłość w ciemności świeci i ciemności tej światłości nie ogarnęły. Pan Jezus mówi o tych, którzy kroczą w ciemnościach i mówi, ja jestem światłością świata. Więc zło bywa porównywane do ciemności. Możemy sobie wyobrazić, że schodzimy do jakiejś mrocznej piwnicy. Jakiejś zamkniętej od dawna, gdzie panuje mrok i stęchlizna. I wyobraźmy sobie, że zostało nam zlecone zadanie odnieść zwycięstwo nad tym mrokiem i stęchlizną w piwnicy. No i myślimy, co by tu zrobić z tą ciemnością. Może zejść tam dużym wiadrem i wylewać tą ciemność z piwnicy. Co by tu jeszcze? Może z miotłą tam zejść i wynieść tą ciemność z piwnicy. Co by tu jeszcze można było zrobić? Może jakiś spisek przeciwko ciemności zawiązać i ogłosić przeciwko niej bunt. O, to są metody tego świata i okazują się nieskuteczne, ponieważ ciemność nie ustąpi wskutek tego, że będziemy próbować ją wylewać wiadrem, albo wymiatać miotłą, albo że przeciw ciemności zawiążemy spisek. Jak można zwyciężyć ciemność? Otwierając okna. Jak można zwyciężyć ciemność? Otwierając okna i drzwi. Aby podmuch wiatru stęchliznę wypędził, a przez okna wpadły promienie słońca. Tak uczy Pan Jezus drogi zwycięstwa, kiedy mówi, ja jestem światłością świata. Ciemność zwycięża się przez to, że wpuszcza się światło. Ciemność zwycięża się przez to, że wpuszcza się światło. Dlatego Pan Jezus po tym, jak powiedział, ja jestem światłością świata, dodał zaraz, wy też jesteście światłością świata. Pewnie, że Pan Jezus jest światłością świata, tak jak słońce, które świeci. My jesteśmy światłością świata raczej jako ci, którzy otwierają okiennice. Ci, którzy otwierają drzwi, żeby wpuścić promień Pana Jezusa, żeby wpuścić promień łaski. To my jesteśmy raczej jako ci pomocniczy, zwycięzcy. Ale mówi Pan Jezus, jesteście światłością świata. To znaczy, że jesteście powołani do zwyciężania w Bożym stylu. Jak wpuszcza się światło w ciemności tego świata? Na różne sposoby. Po pierwsze, wpuszcza się światło w mroki tego świata, jeżeli nosimy osobistą wiarę w sercu. Bo wiara jest światłem. Święty Augustyn, kiedy się nawrócił, to tak zapisał w wyznaniach, że łaska, jakby strumień światłości, spłynęła do jego serca. Ten, kto wierzy, ten chodzi w światłości. I tam, gdzie jest w życiu, tam staje się oknem, przez które wpada światłość. To jest droga zwyciężania, osobista wiara. Po drugie, wpuszczamy światło w ciemności, jeżeli przeżywamy i głosimy Słowo Boże, Pismo Święte. Pismo Święte jest strumieniem światła. Ten strumień światła, który wpłynął w serce Augustyna, to było przeczytanie fragmentu z listu do Rzymian z 13 rozdziału. Tak napisał, zaledwie doczytałem tych słów, strumień światła spłynął w moje serce. A więc tam, gdzie sami chodzimy w słowach Ewangelii i je wnosimy, stajemy się i zwycięzcami, i nosicielami zwycięstwa.
światło, które płynie z Ewangelii. Światło, które pływa z odczytywania, pamiętania, medytowania Bożych słów. Mamy medytację jako część pielgrzymki. To jest delektowanie się zwycięstwem. Zwycięstwem Chrystusa, do którego też jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni. Dalej. Takim oknem, które wpuszcza światło Chrystusa w ciemności zła, są też sakramenty. Kilka dni temu, dokładnie w środę, byłem na bierzmowaniu w jednej z parafii wrocławskich. Taki kościół nowo zbudowany i podobnie jak tutaj wychodzę sobie z zakrystii, żeby przejść do ołtarza, podnoszę wzrok, a nad ołtarzem jest witraż w takim trójkątnym kształcie i w tym witrażu jest gołębica Ducha Świętego. Idziemy do ołtarza i akurat w tym momencie, tak jest kościół skonstruowany, wieczorem o 18:00, akurat w tym momencie przez ten witraż wpada oślepiające światło słońca, także nie mogłem nawet patrzeć na ten witraż, tak świeciło słońce przez witraż z gołębicą Ducha Świętego. Sakramenty, które są wpuszczaniem światła w mroki tego świata. Dalej, takim światłem jest też Kościół Boży. Mamy piękny tekst z czasów Soboru Watykańskiego pod tytułem Lumen Gentium. Lumen Gentium, czyli światłość dla narodów. Tą światłością jest Chrystus, ale latarnią, którą posługuje się Chrystus, jest Kościół Boży. Lumen Gentium, światłość dla narodów. Jesteśmy w Kościele także po to, by być latarnią. I wreszcie, takim źródłem światła są święci. Dlaczego? Bo w nich najlepiej widać, co to jest chrześcijaństwo. Na pewno można się dowiedzieć, co to jest chrześcijaństwo z podręcznika, ale nie można się dowiedzieć tak dobrze, jak od świętych. Na pewno się można dowiedzieć, co to jest chrześcijaństwo z różnych definicji, ale znowu, nie aż tak dobrze, jak od świętych. Dlatego, prawdę mówiąc, kiedy się myśli o pięknych witrażach, o tych ozdobach, które zostaną na dziesięciolecia, a może na 100 lat będą, to prawdę mówiąc, tam nie wyobrażono okładek podręczników. Tam wyobrażono świętych, bohaterów wiary, bo to oni pokazują najlepiej, co to znaczy chrześcijaństwo. Kiedy papież Benedykt XVI w swojej adhortacji o Słowie Bożym napisał świętych, to mówił, że w świętym w każdym z osobna możemy zobaczyć jeden z promyków światła, które pochodzi ze Słowa Bożego. Czyli, że w każdym ze świętych coś ze Słowa Bożego tak zajaśniało szczególnie. I w sumie poczet wszystkich świętych sprawia, że nagle zaczynamy rozumieć całość Bożego objawienia. I wizerunek księdza Jerzego Popiełuszki wszystkim kojarzy się jak najsłuszniej z tym właśnie wersetem. Zło dobrem zwyciężaj. To było jego motto, jego życia. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I co za radość, kiedy tu jechałem, nie miałem pojęcia, że tu jest taki witraż. I nie miałem pojęcia, że on jest nowy. Ba, nie miałem pojęcia, że w ogóle do tego kościoła trafimy. Bo ja tu jechałem do katedry. Ja się dopiero o 8:00 dowiedziałem, że przy katedrze trzeba zawrócić kierownicą i gdzie indziej jechać. To są drogi Bożej opatrzności. I trafiamy tu. I trafiamy przed tym witraż. I mamy tutaj księdza Jerzego Popiełuszkę, który mówił, nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj. I zwyciężył. Zwyciężył. Pewnie, że w dniu jego śmierci wydawało się, że zwycięstwo odnoszą ci, którzy nad mroczną czeluścią wody w Wiśle zacierają ręce, ale no, kiedy minęło dziesiątki lat, to widać, kto zwyciężył. Kto się chlubi dziś
tamtą nocą, kiedy on stracił życie. Kościół Boży się chlubi. I ci, którzy z nim byli, się chlubią. I ci, którzy wynoszą go na ołtarze, się chlubią. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełusz. Podobnie ci, którzy przetrzymywali w odosobnieniu księdza kardynała Wyszyńskiego, to wtedy oni zacierali ręce, ale po dziesiątkach lat kto się chlubi tym więzieniem? Kościół Boży się chlubi. I podobnie ci, którzy gdzieś tam w prokrach swoich tajnych skrytek chwalili się, że udało im się strzelić do Jana Pawła II, a kto dzisiaj chlubi się tymi ranami papieskimi? I gdzie jego zakrwawiona sutanna i zakrwawiona stuła są? W sanktuariach. Dlaczego? Bo nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Skoro takimi przeciwnymi drogami opatrzności Pan Bóg nas doprowadził, jechaliśmy do katedry, a przy katedrze zawróciliśmy tutaj. A tutaj podnosimy wzrok i mamy księdza Jerzego Popiełuszko. To są drogi Bożej opatrzności. W ten sposób Pan Bóg nam podpowiada, że opatrzność czuwa nie tylko nad pielgrzymkowym samochodem i pielgrzymkowym autobusem, podpowiada nam, że Pan Bóg czuwa nad naszym życiem. Naszym życiem osobistym. I tam, gdzie najróżniejsze mroki i ciemności, tam Pan Bóg mówi: jestem przy Tobie. Jestem przy Tobie i czuwam. I przypomina, że jest Najświętsza Maria Panna, która wstawia się za nami na drogach ciemności, po to, byśmy wraz z nią mogli odnosić zwycięstwo, zwyciężanie w Bożym stylu. Nie daj się zwyciężyć złu, ale złą dobrem zwyciężaj. Amen.